No i gitara. I słuchajcie, może nam się uda nagrać drugi odcinek. Pierwszy był dosyć długi. Zobaczymy, jak będzie drugi, jaki w ogóle będzie drugi, czy ciekawy, czy nieciekawy. To się okaże, bra, wszystko. Dobra, tu będziemy cisnąć. Bo zapominając standardowo, jak się gra. Co gra, to inne sterowanie i się gubi potem. Popite mamy najważniejsze. Dobra, wczytało się, ciśniemy. Aha, gdzie ja tu miałem dojść? Czy jest tam? Tak dojdę, czy? Gdzie mnie to wyniesie w ogóle? No właśnie. Ja mam dojść. Wychodziłoby na to, nie? Tak. Umieść znacznik. O, dobra. No i jakoś tamtą stronę trzeba popylać, nie? Ale którędy teraz? Czy tu są jeszcze jakieś latające? Bo nie widzę. Ej, tam był. Ciekawe, czy sięgnie tego. Nie to. Sięgło tak daleko, ale jaja. Tego się nie spodziewawszy. Dobra, my musimy iść tam, no to idziemy. Parkour. Kasa, nie wiem po co, no ale dobra. Jak już tu jesteśmy, no jak już tu jest. Kurde, muszę zmniejszyć tą ruchliwość, bo. Jest ich tak wiele. No jest, no i co? A, wypełnione, nic już nie zrobimy, okej. Okay. Zaraz się okaże, że wlazłem, a nie będę miał jak zliść. Jest kotwiczka w dół? Mogłoby być, nie? Tam by dało radę jakoś zejść chyba. O! Cofaj. Dobra. Trochę było wysoko, ale daliśmy radę, dobra. Wystraszyłeś mnie. Nawet gdy nie żyjesz, spadanie wciąż może przerażać. Mój błąd. Dobra, gdzieś tutaj mamy to miejsce, gdzie mamy iść. Tam
była brama pewnie, ciekawe czy... A długo tak nie wytrzymam. No wiesz. Ostatnio rzadko jem ramen. Ktoś trzeba było tam to, co tu mają. Jak byłem do góry, to trzeba było po prostu... O wiele za długo. No, chyba tędy. Dobra. Nasze ciała są niczym... Tu powinien się odcinek zacząć. Co to? Kula smakula? A może ja z tą kulą coś mogę zrobić? Czy nie mogę? Już nie pamiętam. To była może ta moc z wody. Przeszukaj okolice za pomocą wizji spektralnej. Aha, no to rozumiem o co. Tam. Tak, myślałem, że to coś tutaj nam pokazuje. Ciekawe, czy dzisiaj też nam wyjdzie taki? No nie, no dzisiaj 2 godziny nie będziemy nagrywać. Dzisiaj nam godzina max. Ostatnio przegliśmy pałę, nie? Te dwie godziny odcinka. Trop znowu zwietrzał. Idź dalej tą drogą. Może znów trafimy na jego ślad. Teraz mnie ktoś walnie z boku. Nie zdążył, dobra. No to wodą. Ciekawe, w ogóle to widać, że to jest bez różnicy na nich, nie? Dobrze, że tu jakichś większych bossów nie ma, bo... Latarka gdzieś tu była? Ej, była gdzieś latarka, nie? Sterowanie. Włącz latarkę. Ach, pod X-em. Kto by się spodziewał? Ludzi nie ma. Za to przybyszów cała chmara. Ludzi nie ma, i tak jest zajebiście. Będzie indziej. Wiedziałem, że nie zdąży. No i fajnie. Ale wcale nie musi tak być. O, błąkające się dusze, usłyszcie mnie i porzućcie cielesne skorupy. Zgromadźcie się przy mnie. Ten chłop jest nawiedzony. Mogłem się zakraść, nie? Pewno, że mogłem, ale po co? Wiem, że te kule zdążą mnie tutaj. No nie wierzę. Jesteś ciężko ranny.
ja wyłowię. Okej, to wystarczy. No i okej. Zejdź głębiej, no dobra. Kasiuta. A słuchajcie, a mamy jakieś czekajcie, nie to. Nie to. Nie było żadnego przycisku na ten, na umiejętności, czy na coś tam? Nigdy wcześniej nie szedłem torami metra. Ja czasami musiałem podczas pracy. Kiedyś musi być ten pierwszy. Jest stróżujący? Niekoniecznie. Akurat wtedy polowałem na potwory. Jesteś Wiedźminem? Jest tego więcej. Rozwijają dla nas czerwony dywan. Cóż, wolałbym, żeby tego nie robili. Jeszcze dobrze by było wiedzieć, po co my tu idziemy. Znaczy pewnie w tamtym odcinku było wyjaśnione, nie? Kto oglądał, ten wie. Dobra, dziki. Zawsze o takich marzyłem. Kurde, jeszcze głębiej. Zresztą okaże, że jest jakaś mgła. O, no to mi się podoba. Tryb fotograficzny poproszę. Jak jest, zrób zdjęcie. Ukryj interfejs. O. O, tak niech będzie. To będzie dobry przynajmniej ten na... No, mówcie. To ja to zaraz nawet zrobię, potem zapomnę. No, na zdjęcie odcinka, nie? Teraz sobie to myślę i sobie potem zrobię. Szary, ale mógłbyś to robić poza odcinkiem. Mógłbym, ale po co? O, już się wysłało. Teraz możemy spokojnie lecieć dalej. Ale co to było, to też nie wiem, nie? Nie sądziłem, że potrzebują, może być coś takiego. I nikt tego nie zauważył, poważnie? Aby uniknąć wykrycia, działali w tajemnicy, przemykając się pod ulicami miasta. Jak potwory. Co to jest? I się pytam. O, jest brama. No nie powiem, bo to też fajnie wygląda. Myślisz, że on tu jest? Miejmy nadzieję. Czekaj. A, miałem gdzieś szklankę, nie? No właśnie. I sobie nie przyniosłem. Nic nie czuję. Czy wspomniałem przed chwilą o bossach? Na pewno pilnuję tego miejsca. To znak, że podążamy właściwym tropem. Zmuśmy go do mówienia. To jest boss, to znak, że szary zaraz będzie się wkurzał. No nic, no to czeka nas koniec odcinka.
Dawaj ogniowe, kurde. Co to? O kurde. Ogniowymi dawaj. Woda może? Może woda? Czemu ja nie mogę w ogóle... Czemu ja nie biegam zasadniczo? Czy ja widzę gdzieś... Jego... ten? Dawaj, dawaj, leć się. Ej, no on mnie za każdym razem trafia, przecież ja nie mogę w ogóle... Wyrywaj! Jeszcze żyje? Nie, no chyba z dead. Nie powiem, mnie troszeczkę też. Niech to. Co? O co chodzi? Druga faza? Czy ten sukinsyn nie ma wstydu? Chwila, co się dzieje? Po prostu wycofaj się. Nie wiem, co się dzieje. Dlaczego nie walczy? Ponieważ to jestem ja. On zrobił tego potwora z mojego ciała! Co? No i co teraz? Ostatecznie okaże się, że... Przecież nie mogę zabić samego siebie! Uciekajmy! Nie! Chcę je z powrotem! Ostatecznie pewnie gdzieś na końcu będzie musiał jednak go zabić. Czyli siebie. Ciekawe, nie? Zamknął mnie w skrzynce i... Zamknął mnie w skrzynce i pasuje, nie? Akito! Znowu zapomniałeś! Dziś mijają 2 lata od śmierci mamy. Na grób taty, gdy przyszedł na niego czas, również nie chodziłeś. Znowu tylko uciekasz? Jeżeli nie stawisz temu czoła, nic się nie zmieni. Zaiste. Ja wcale nie uciekam. Po prostu ty nic nie rozumiesz. Ale ja też nic nie rozumiem, więc... Nie tylko on nic nie rozumie, bo ja też nic nie rozumiem. No byliśmy w podziemiach tego metra, no i co teraz? Wróciłem? A ma mocę? Nie ma mocy. KK. Został ze mnie wyrwany. W takim razie, czemu wciąż? Czyli on... To oznacza, że... No wytłumacz, wytłumacz, wytłumacz kolega. Niby wie, ale nie chcę powiedzieć, nie? No, to chamstwo jest. Zniknęły. Moje moce. KK. Wszystko. I co teraz?
Marii. Jak teraz ją znajdę? No to masz kolego problem. Muszę wrócić. Ej, a tu jest brama. To gdzie ty chcesz wracać? Opo. Nie mogę walczyć z nimi bez mocy KK. Samotna przygoda. Jest oddzielone od KK. Wszelkie działania bazujące na duchowej energii są poważnie ograniczone. Poważnie? Czy w ogóle? Nie będzie w stanie wykorzystać technik energicznego tkania w walce oraz straci dostęp do niektórych ruchów i zdolności śledczych. Samotna praca na ulicach nie oznacza jednak, że będzie całkowicie bezbronny. Wciąż może między innymi korzystać z przedmiotów, obserwować duchy przy pomocy Katashiro i używać swojego łuku i strzał, a także szybkiego oczyszczania, aby pokonywać przybyszów. Aha, czyli czeka nas teraz ogółem skradanka. A, tu była brama. Myślałem, że ta brama była do otwarcia. Ale chyba niekoniecznie. Mam latarkę włączoną? Z tego wszystkiego chyba włączyłem latarkę. Wyjdź na powierzchnię, słuchajcie, no to na tyle sobie... O. Aha, bo to jest na tej zasadzie teraz, tak? Że my sobie to będziemy musieli po cichutku ich eliminować. Więc ja bym z chęcią zostawił sobie to na następny odcinek, a tu 21 minut to jest idealny odcinek. Tak. O, właśnie. Przecież wszystkich nie wyeliminujemy, nie? Pewnie. To mogę zniszczyć, pewnie. Nie no, słuchajcie, to jest idealny moment, żeby... A może jeszcze damy radę wyjść na powierzchnię? Ja się kłócę, niby mogę być nie słychać, nie? Ale... Powiem, że chyba średnio z tym. Nie wiem, czy pójście tędy to w ogóle był dobry pomysł, ale... No nic, no kawałek przeszliśmy tutaj. Czy my tu będziemy mogli tymi schodami do góry wejść? Byłoby miło. A tam jest jeszcze... O Jezus. Chryste Panie. I to idzie w naszą stronę? Idzie tutaj, jak mnie zauważy. Kurde, przeszła tutaj chyba, nie? I ja bym dymał tędy. Boże, mam ciarki. To jakbyśmy eliminowali Slendermana, nie? Dobrze, że tamta dała się ominąć w miarę, bo tamta chyba jakaś mocarna. My tu na samą górę wyjdziemy? No może gdzieś tam wyjdziemy. Daj Boże. Dobrze, że oni przypadkiem wszyscy tyle stoją.
Kurde, no tam też jest trochę kasy, nie? Kasa, leczenie. Tam jedne monety ominęliśmy, no ale to już po prostu z tego wszystkiego. Na razie tam nikogo nie widzę do góry. Czary, easy, nie denerwuj się, powoli. 31 metrów. Najlepiej będzie, jak w ogóle tu wlizę i się okaże, że tutaj nie mogę. To nic mi nie dało, że ja tu wlizłem. O kurwa! Helena, mam zawał. Wciąż mnie szukają. Ewidentnie. Muszę walczyć. Czym? Mam teraz ważniejsze rzeczy do zrobienia. No tu gdzieś jeszcze jest, nie? To nie trafiłem go ja, nie? To Jezus Maria. Nie mam już szał, nie? I co teraz? Szary, czy będziesz walczył? Stoi tyłem czy przodem? Bokiem. Zagnuj. Tu gdzieś się pojawiają, bo lepiej się stąd wynosić. No lepiej, lepiej. Po cichu, może mnie nie zauważy. Dobra, super. Jak się rozejrzę, jakby w razie co jeszcze jakieś strzały by. Tych nie ma. Ale dziwnie wchodził, nie? No nie wszędzie ta gra musi być dopracowana, jakby super. Ale wyszliśmy na powierzchnię, słuchajcie. Jego mieszkanie było na północ stąd. Wróć do kryjówki KK. A może byśmy jeszcze wrócili do kryjówki KK? Gdzie to jest? Tutaj. A jest jakaś szybka podróż? Gdzie? Które to były? Bramy to były szybkie podróże, nie? Dobrze mi się wydaje? A, nie mogę bez KK'a korzystać z szybkiej podróży. No ale daleko nie mam, słuchajcie. Może mi się uda tam dotrzeć? A mogę z tych latających korzystać? O, kotek. Słuchajcie, no to jest niedaleko w sumie, bo gdzieś tutaj. Gdzieś tam, nie? Jakąś budkę telefoniczną by trzeba było znaleźć przede wszystkim. Kurde, więcej was matka nie miała? Może tędy. Dawaj, dawaj, powoli i elimination. Mam wrażenie, jakby ktoś za mną szedł, albo to...
Dobra. Nie ma nikogo ze mną, okej. Nie, no będzie dobry odcinek. Wrócimy sobie do tego miejsca, gdzie mamy... O, właśnie. To jest budka telefoniczna, oddamy sobie te, nie? Bo już nie mamy miejsca na te duszyczki. No i piękny odcinek nam się zrobił. No trochę tych duszów... Żeśmy trochę tych duszów na robili. 9. poziom. Wow, udało mi się. Dobra, sprawdźmy, o co tu chodzi. Co do cholery? Kim jesteś? No, w końcu jakaś dynamika Chciałbym wprowadzona. Na zdjęciu. Ty i ten zrzędliwy stary Ramul. Najwyraźniej się polubiliście, co? Zatem chcesz wyruszyć na ratunek. Na pewno dasz radę? Z taką zabaweczką. Potrzebujesz jego mocy. Nie oceniaj po wielkości. Tak, ale nie wiem, dokąd go zabrali. Więc jeszcze nie zrozumiałeś, prawda? Twoja więź z nim. Ona wciąż istnieje. Co? Jakiś magiczny sposób na to? Proszę. Przekaż mu to ode mnie. To ważne. W którejś grze, pamiętam, straciłem wszystkie umiejętności po takiej dosyć długiej już rozgrywce. To już mi się potem nie chciało wracać do tej gry. On coś złap... to był, kurczę, na P jakoś się nazywało chyba. Nie protokół, nie, jak on to się nazywała ta gra? On w którymś momencie stracił wszystkie umiejętności. Wiem, że chyba w którymś Batmanie też tak było, że mi zabrali wszystkie umiejętności. Prototype, o, to był Prototype, też... Zajebista gierka, ale gdzieś w którymś momencie po prostu ta fabuła się potoczyła, że zabierali ci wszystkie umiejętności, nie? Jaskinie ze stali, wyjdź. To już mamy wszystko poczytane, nie? Bo my tu już byliśmy. No i co tu nam się wydarzy? Właśnie to miała na myśli... Mówiąc o naszej więzi, to jakiś obłęd. No teraz pewnie będziemy go... podążać za śladem, nie? To pewnie będziemy go szukać. No, a może go znajdziemy jeszcze? Kto wie? KK jest na drugim końcu. Wciąż łączy nas więź. Ale na drugim końcu... Moc. Aha, no to my i tak tu będziemy pewnie odkrywać. Jeszcze będziemy musieli te... Jest wciąż we mnie. Czy nie? I tą sobie chociaż zlikwidujemy. Żeby ona się nie orgła, że my tu jesteśmy. Zdążę? A, jasne. No i było fajnie, będzie godzinny odcinek następny, nie? A, były te, te duchy były. Zwiewamy. One będą mnie gonić? Nawet nie wiem. No trochę się obsrałem. Chyba doszliśmy. Czy on tu jest? Tego nie wie nikt. O
A więc ich matka nie miała. Breakdance'a. Jeżeli mam uratować Marii, KK, będę potrzebować twojej mocy. No raczej. Na skozie śmierć. Przedostań się do świątyni. No dobra, no. Spróbujemy w razie co mamy tutaj. Teraz by była szansa to załatwić. Kapła się ta. Boże, no mam stracha, nie? Muszę ich wyeliminować? Co teraz? Aha, dobra, bo czyli tego się eliminowało trochę inaczej. Co zostaw mnie w spokoju? Ty mnie zostaw w spokoju, chamie. Powiem wam, że to nie będzie takie o. Kurde, tylko się nie odwracaj, tylko się nie odwracaj. Nie odwracaj się. Dobra, cyk. O, udało się. Jeszcze tam jest ziomuś. Idź stąd. Czemu tego nie mogę jeszcze zrobić? Nie patrz się na mnie. No dobra, już jak się spojrzałeś, to... O kurde, on tu był! Myślałem, że go rozwaliłem, ej. Dobra, wleźliśmy. Piękny godzinny odcinek nam się naszykało. Tak jak to pierwotnie miało być. Dodam, że gra ma 11 godzin. Dwie zrobiliśmy. Czy za nami? Super. Jeszcze dzisiaj bym musiał spróbować zabić tego... bossa w atomowym sercu. O, jest kolega. Wstąpiłeś do baru. Trochę ci to zajęło. Najwyraźniej wiedziałeś, że przyjdę ci na ratunek. Na ratunek? Nie owijaj mnie w bawełnę. Jesteś tutaj, ponieważ potrzebujesz mojej mocy. No, trochę ta. Skąd to? Od kobiety, którą spotkałem w twojej kryjówce. A. Czyli ona wciąż żyje? Nie. Nie żyje, ale wciąż wtrąca się w moje sprawy. To twoja rodzina? Czy to... Dobry odcinek. Czy to dlatego? To nie ma z tobą nic wspólnego. Liczy się tylko to, że kroczymy tą samą ścieżką. Ty i ja. Tego będę się trzymać. To co?
Idziesz czy nie? W taki sposób prosisz kogoś o przysługę? Wcale nie proszę. Składam ofertę. A żaden z nas nie ma wielkiego wyboru. Żebyś tego nie pożałował. Pomożemy sobie wzajemnie. No i teraz... Teraz możemy znowu działać. Kurwa, na dzień dobry? Nie zadał mi nawet zapisać... O, chamy. Dopilnuj, aby poczuli się jak w domu. Dobra, dobra. Dobrze się zapierdolę. O, ta już mnie tam z laserem namierza. Ej, więcej was mapy nie miała? Synchronizuj? Uho. Oj, oj, coś tam jeszcze? To było mega. No, ta synchronizacja? Do czego razem jesteśmy zdolni? Zarąbista. Gdy poziom harmonizacji Akito i KK osiągnie maksimum, naciśnij V. No i fajno. A gdzie jest ten poziom? Kurde, tu znowu nie ma momentu, w którym można by było przerwać, nie? To jest... No ale co zrobić? Wspaniale! Naczynie niemal gotowe! No lubię takie gierki, tu już widzicie, znowu w tym odcinku się trochę więcej dzieje, przynajmniej w tej drugiej części. Właśnie fajnie, lubię takie gry, filmy, nie? Trochę rzeczy trzeba samemu zrobić, trochę jest gameplay, a trochę jest cutscenek. Do mamy i taty? On fakulce pokazywał? Ta, to te, które daliśmy im na rocznicę. Dziękuję. Zaopiekuję. No to jeszcze Heavy Rain bym zagrał z takich gierek i The Last of Us. Heavy Rain jest osiągalny cenowo, a The Last of Us, no to będziemy czekali na jakąś promkę i kupimy też, ale to no musi być dobra promka, nie? Bo 260 zł wydawać za starą notabene grę to... Za stówkę? No to też... Kurde, to też ładne było. Naczynie. Słusznej woli. Nie zdążyłem pierdyknąć tego. Aki to. No ale za to piękny odcinek nam tutaj leci, nie ma bata. Co jest? Panie! To łyna. Niech to. Rozpoczął się rytuał. Mari. Tracimy czas. Chodźmy. Koniec. Pięknie. Misja ukończona. Jaskinie ze stali. I super, i odcineczek, klasa, 44 minuty, bardzo fajnie. No i teraz trzeci rozdział. No to dwa rozdziały za nami. Nie wiem ile jest rozdziałów w sumie, ale... pęcza nić. Możesz uzyskać dostęp do niego w menu głównym. No i fajnie, dobra. Gierka zapisana. Z północnego wschodu. Najpierw musimy oczyścić to miejsce i pozbyć się mgły. Teraz się wszystkiego pozbędziemy, ale to już... W następnym odcinku
tam sobie tą trzecią misję, trzeci akt, czy jakby to tam nazwać, sobie popierdzielimy. Także dzień na zagierkę. Trzymaj się, do następnego odcinka. Cześć.